Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, ta poprawka to 3 miliony złotych przelane w beton i stal. Pomnika gdzieś tam daleko, w Smoleńsku. Ich nie możemy zapytać, czy tak by chcieli, ale spróbujmy, wiedząc, co robili. Urodziła się z wadą serca i tą chorobą napiętnowała jej dzieciństwo. Miała tytuł Człowieka Otwartego Serca, Stowarzyszenia Pomocna Dłoń. Tytuł Anioła Kliniki Budzik, Fundacji AKOGO Ewy Błaszczyk. Order Ambasadora Rozwoju Profilaktyki Zdrowia za działalność na rzecz profilaktyki onkologicznej. Bursztynową Różę za działalność charytatywną. Miej serce i patrzaj w serce. I wiele innych. O kim mowa? Maria Kaczyńska, pani prezydentowa, czy myślicie, że dałaby 3 miliony na beton i stal? Nie ma mowy. Dałaby szpitalom na nowoczesne urządzenia, by lepiej i szybciej leczyć dzieci z wadą serca. Dogadałaby się z Owsiakiem, jego orkiestrą i dałaby dzieciom. Prawda? I tak zróbmy, by te pieniądze nie umarły w kamieniu, by dawały życie. Panie ministrze, czy jest taka, jaka jest możliwość, by te 3 miliony, które jakimś cudem znalazł pan w budżecie, trafiły do chorych dzieci, do szpitali, a nie przekażemy ich Federacji Rosyjskiej. Putin da sobie radę bez naszych 3 milionów. Dziękuję.